zdrowia. No, burzone są kościoły, burzone są zbory chrześcijańskie. No i trzeba coraz więcej budować więzień i zatrudniać coraz więcej policji. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No tak to jest, że jako katolicki naród, katolicka Polska, no można powiedzieć, 90% jednak jest katolików, bardzo społeczeństwo było chrześcijańskie, jest chrześcijańskie, no ale ludzie zaczynają, przestają chodzić do kościoła, przestają uczestniczyć w tych wszystkich ważnych sprawach, przestają słuchać dobrego słowa Nowego Testamentu. No i najważniejsze, że przestali zwracać uwagę już na przykazania. Przykazania na grzechy: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. No i na dzień dzisiejszy właśnie mamy to, co mamy. Po prostu jest jeden wielki bałagan. Moralność poszła, w zasadzie rozpadła się. Zamiast księdza to dzisiaj ludzie mają psychologów, zamiast kościoła i zborów to są budowane więzienie, zamiast też księdza to właśnie są no, więzienia i więzienia i psycholodzy wymienili kościoły i duchowieństwo. Katolik to ma coś takiego jak spowiedź. Protestanci tego nie mają. Nie mają takiego bezpośredniej spowiedzi. No i dlatego też nie mają katolicy, no to mają postanowienie poprawy, mają jakąś pokutę, wyrażają skruchę. Teoretycznie powinni jakoś właśnie przy tej pokucie i przy skrusze jakoś tak się ukajać i zastanowić. No i, ale najważniejsze to jest postanowienie poprawy. I jest to w nas, jest to w nas, w katolikach, w chrześcijanach. Teraz za parę dni Żydzi będą mieli coś no, podobnego, nie to samo, ale podobnego. Jom Kippur. Jom Kippur, no to 8 i 9 października teraz będzie, no to oni tam muszą 24 godziny czy 36 godzin, powiedzmy, nie jeść, nie pracować, no i się kajać, no i też postanawiać poprawę tego rodzaju rzeczy. I to jest ciekawe, że to było dwa lata temu, już jest od tych akcji mnie też, czyli ten pound sign me too, kiedy różne kobiety z reguły mówiły, że one też były, no z reguły seksualnie, no nie było tak, jak powinno być. A to jest najciekawsze to, że ta rozległość tych sytuacji pomiędzy ofiarą a tym atakującym, no to jest dosyć szeroka. No i w zasadzie we wszystkich tych sytuacjach, no to nikt nie mówi o, powiedzmy, o grzechu, tak? Ten grzech to się stał taki, no, obciachowy, można powiedzieć, tak? Ludzie zrobili z religii coś wstydliwego, zaściankowego, niepostępowego, bo wszyscy socjaliści, no to właśnie są postępowi bardzo, i zawsze atakują konserwatystów, którzy, no co, no mówią: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. No to tak konserwatywnie to jest. No i to dlaczego właśnie czerwone świnie, całe lewactwo mówi, że to jest obciachowe. No to jest właśnie, to jest przykre, to jest smutne, że więzienia i policja ma pilnować zachowania ludzi, a nie jakaś skrucha czy żal. Ten rachunek sumienia, powiedzmy, no to też pomaga ludziom jakoś przeżyć i ustabilizować swoje zachowanie, życie. W 1953 roku Eisenhower właśnie zachęcał Amerykanów, żeby wyspowiadali się ze swoich grzechów, no i przekroczeń wszelakich, no i wyrazili pokorę i żar. Także, że to, no ile to było, 53, 47 lat i 19,
to tak jakby było w zasadzie, no zaraz po wojnie, można powiedzieć, II wojnie światowej. No ale w Ameryce, no i nie tylko w Ameryce, na całym świecie słowo grzech to po prostu zniknęło. Zniknęło i zostało zamienione czymś takim właśnie, że ten językiem paragrafów, prawników, przepisów, skazań i tak dalej, i tak dalej. I nikt nie mówi o tym na poziomie takim ludzkim, na poziomie tego człowieka. Dlaczego on coś robi, tak? Dlaczego on zdecydował się kraść, kiedy teoretycznie popełnia siódme przykazanie, tak? Dlaczego zabija? No bo piąte przykazanie i tak dalej, dlaczego składa fałszywe świadectwo. No i to jest w zasadzie grzech, którego nie, w społeczeństwie się nie powinno robić. No a teraz to się tylko mówi o paragrafach, tak? Zrobi coś, no to się bierze go, zamyka. I, no, i, no i to tyle. I to ma być rozwiązanie. Nie jest to najlepsze rozwiązanie na każdą sytuację. No ale w 1963 roku Karl Menninger napisał, że w zasadzie policjanta, policjant zamienił księdza. No ale on też, można powiedzieć, Kościół zamieniony został na kozetkę psychologa. Także psycholodzy zdawali sobie i do tej pory sobie zdają sprawę z tego konceptu grzechu. No i czy grzech jest ważny? No, poczucie takiej jakiejś winy na pewno i zrozumienie, co się złego robiło, no to bez tej formy zorganizowanej, bo cała, no, religia i wiara i tak dalej, jest to jednak struktura jakaś. Ta struktura została rozwalona z jednej strony właśnie przez ateistów, agnostyków, socjalistów i marksistów, bo oni zawsze walczyli z całą tą strukturą kościelną, no bo jednak była silna jakaś taka rodzina, społeczeństwo i tak dalej. No i oni zawsze chcieli to zniszczyć, no ale częściowo to też struktura zaczyna się kruszyć od środka. Te wszystkie najróżniejsze afery, nie afery, rzeczy, które się działy, czy wychodzą na jaw wśród księży, a nie powinny, no proporcjonalnie, przypuszczalnie są podobne jak wśród nauczycieli czy aktorów, tego rodzaju rzeczy, no ale tam nie jest to ścigane przez lewactwo, no to dlatego to, no ale cena dla społeczeństwa jest duża, cena dla społeczeństwa jest duża. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy człowiek jest oskarżony o jakieś przestępstwo czy sprawę kryminalną, no to z reguły jest niewinny, tak? Jest niewinny w imieniu prawa, dopóki nie jest mu udowodnione, że jest winny. No ten poczucie grzechu, czy poczucie grzechu jakiegoś, czy ten skrucha i pokuta, no to pomaga ludziom usprawnić swoje życie. Potrafią jednak jakoś zapobiec temu, żeby to nie robić, tak? No bo jeżeli jest wśród katolików jest to postanowienie poprawy, no to jest duża sprawa. Sporo psychologów właśnie proponowało, żeby w ostatnich tam 10-20 latach, no to właśnie proponowali, że poza tą karą, no to powinno być przyznanie się do, jeżeli jest skazany, to już nie ma się co przyznawać, że winy, no ale jednak mieliby wyrażać skruchę i mieliby się kajać, no i mieliby jakąś odwalić tam dodatkową pokutę. No, psycholodzy tłumaczą, że to nie musi być koniecznie związane tak, że może być ateistyczne. No jest to dosyć ciekawa sprawa. No i w Ameryce dużo Żydów właśnie będzie miało ten rachunek sumienia, pokutę i skruchę.
Ciekawe, że Eisenhower właśnie kiedy mówił, żeby Amerykanie wyspowiadali się ze swoich grzechów, no to był w dniu, kiedy on proklamował właśnie ciekawe święto, Narodowy Dzień Modlitwy. Ten Narodowy Dzień Modlitwy, no to jest oficjalnym, nie jest wolnym dniem, nie jest świętem, tak, ale jest dniem, Narodowym Dniem Modlitwy. No i tam właśnie jest wspominane ta pokuta i ta skrucha. Ludzie właśnie nie ma tego już w życiu codziennym. Badania wśród nadużyć właśnie sexual harassment, czyli najróżniejszego rodzaju ataki na tle seksualnym, no to w stosunku do kobiet zniżyło się to wszystko. Wszystko się zniżyło, no bo te najgłośniejsze sprawy, powiedzmy, no widać, że wpłynęły na wielu ludzi, którzy patrzyli się tam naokoło, jakieś tam rzeczy się dzieją na pierwszych stronach gazet, na ekranach monitorów, w telewizji i tak dalej. No i to daje im jakieś tam momenty zastanowienia. Także wygląda na to, że skrucha, czy pochłuta, czy przemyślenie tego, patrząc na inne sytuacje, no to wpływa statystycznie na społeczeństwo, wpływa na tą statystykę. Także wielu ludzi tłumaczy, że powiedzmy kara śmierci nie wpływa na ilość morderców, no ale no wpływa. Można powiedzieć, że każdy człowiek patrzy się, co się dzieje naokoło i decyduje o tym, co ma zrobić, a czego nie zrobić, o własnym życiu, patrząc na swoje życie, no i na życie innych. Ciekawe, że te ataki powiedzmy seksualne wzrosły w stosunku do tej grupy, która no tych wszystkich transwestytów, tych, którzy się tam przebierają za kobiety, a są mężczyznami, za tych, którzy udają, że są kobietami, no ale jest to, dlaczego to wzrosło? No wzrosło dlatego, że ilość tych ludzi, którzy powiedzmy wychodzi z tej szafy, czy jest przekonana, że powinna wychodzić, się zwiększyła dramatycznie. Po prostu to są wszystkie te przypadki, no to już pędzą do kosmosu, no to dlatego ludzie naokoło reagują i są jakieś tam ataki. Jeżeli facet się przebiera za kobietę, no to ludzie nie są przyzwyczajeni do czegoś takiego. Czyli grzech, pokuta i żal, no można powiedzieć, w Yom Kippur oni to robią raz na rok. Katolicy mają szansę tej spowiedzi, no kiedy tam uważają, są jakieś wskazania, kiedy ludzie powinni przystępować do spowiedzi. Żydzi mają mniej, ateiści mogą sami się zastanowić nad tym, co robią źle i co powinni robić lepiej, nawet bez zdawania sobie sprawy, że powiedzmy grzeszą. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję mimo wszystko. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek do naciśnięcia, dzwoneczek, dzyń, dzyń, powiadomienia o codziennych filmikach. Do następnego.